Cześć wszystkim, z tej strony Beltów, witam was bardzo serdecznie ponownie w Rayman 2 The Great Escape. Będzie to prawdopodobnie ostatni odcinek, gdyż mam przed sobą teraz przedostatni poziom. Jak pan skończyłem tutaj w tym miejscu w połowie poziomu i teraz idziemy na latający pocisk, żeby się przemieścić dalej w poziom. To nic, bez zbędnego przedłużania, po prostu lecimy. Okej, dobra, czumka. To chyba na dole powinien być, no właśnie. Jak pamiętacie, też nie zdobyłem tutaj dwóch lunków, gdyż Rayman mi je ominął. No i oczywiście zrobię cięcie w tym odcinku i po przejściu tego poziomu przejdę sobie jeszcze raz go, żeby zdobyć wszystkie lunki i przejść grę na 100%. Dobra, mi zależało na lunku, teraz możemy sobie otworzyć te drzwiczki. W ogóle, jak możecie zauważyć, ten pocisk jest szary, z czerwonym takim przodem. To jest praktycznie ulepszona wersja. Prawdopodobnie ulepszyli ją piraci. No i ta część poziomu, tutaj pamiętam, często ginąłem. Strasznie dużo przeszkód jest. Dobra, wszystko jest zdobyte. Lunki. Oj! Myślałem, że to nie dosięgnę. Słuchajcie, pierwszy raz zrobiłem ten moment. No, za pierwszym razem. Tak więc myślę, że zrobię to jeszcze raz i zdobędę te lunki. No i zdobię cięcie oczywiście. Okej, moi drodzy, 999 lunków na 999, a tak naprawdę jest 1000 na 1000 z tamtym dodatkowym lunkiem. I przechodzimy teraz ostatni poziom, czyli Wronie Gniazdo. Podejdź tu, ty kupo złomu. O, jeszcze żyje. Ma 4 maski i jest na statku. Dów, nie zawiodłeś. Ostrzegałem cię, nieprawdaż? Zobaczymy, czy dobrze pływasz w gotującej ślawie. Ja natomiast zajmę się tym małym problemem osobiście. Przygotować Grolgota. Wiem, jak zwabić Hermana. Oje, ostateczna walka. Na bocianim gnieździe. Patrzcie, jaki mały jest Globox w porównaniu do tego bocianego gniazda. A jaki to bocianie gniazdo jest małe w porównaniu do tego statku. Zidentyfikować cel. To na pewno z milion kudy więźniów może ten statek przenieść. Jeśli nie więcej. Zostawcie mojego przyjaciela. Nie, zwabił was. Teraz jesteś już sam, zdany tylko na siebie. Ha, ha, ha. Ha. Czy jesteś ok, Globox? Nic mi nie być, uciekaj. Tam, super jest, kurde, normalnie wyszmienicie, lepiej być nie mogło.
To jedziemy. Co za trwanie. Okej, kocenka. Mam cię. To żeś to zrobił. No to oni przyczepili kudy na taśmę klejącą. To się tak rozwaliło. Chyba, że ten grog od kudy nie ma milion ton wagi. Nie bój się, Raymanie, jestem tutaj. Wow. Jak się cieszy, uratowany. I mamy nasz oryginalny pocisk z cieniowych wzgórz. No fajnie, tylko on nie mógł latać. On mógł tylko chodzić. No oczywiście tutaj będzie mógł już latać. Jestem ulepszony. Brawo, Raymanie, byłeś fantastyczny. Bitwa Grody jest prawie pokonany. Właśnie, prawie. Dzięki tobie nadzieja powróciła do naszych serc. Niewolnicy zerwali kajdany i uciekli. Na lądzie Proku wykończył wszystkich robopiratów. Zniszcz przyswobodnego, a osiągniemy pełne zwycięstwo. No właśnie, bo on jeszcze nie jest zniszczony. Jak się cieszy. Patrz, jaki cwaniak, kurde. No w sumie, no... Dużo się wykosztował, nie? Całą skrzynię złota dał na tego Grogota. No to by była strata kasy, gdyby on po prostu... zginął w taki łatwy sposób. O, wsuwam się, o. A ja mam teraz nam wyciągnąć te pociski. Co? A tak, jak on nas rozwali, to wtedy on zyskuje znowu rzeczy całe. Nie boisz się mnie, a ja się ciebie też nie boję. No, wyjdź nohami z tymi... z tymi pociskami. Sio! No sio mówię! Mam nadzieję, że się wam nie kręci w głowie.
kupujące kąpiel gotowa. Nie, ja nie chcę kąpieli. Usuwać. No nie dadzą za wygrane te pociski. Dobra, idziemy, tylko on jeszcze się tutaj męczy z tym. No. Dobra, jeszcze dwa pociski. I raz, i dwa. I giniesz. Jaki malutki stateczek teraz ma. Rajmanie, za... No, nie daj mi przeczytać, no kurde. Zgubam się. Tak się nie godzi. No i został tylko bucik. Ale czekajcie, to co się dzieje oczywiście. To przecież nie mógłby być koniec. Dlatego, że mamy jeszcze Rayman na 3. I szalone kliki. I Origins. I Legends. Natomiast oczywiście tak łatwo się Rayman nie da. Tylko jestem ciekawy, jak to Rayman przetrwał, przecież ten wybuch jest taki mocny. A to z Brzesobrodem w ogóle. I tak, moi kochani, to jest koniec tej fajnej serii. Naprawdę fajnie się nagrywało. Była to krótka seria. No i co mogę powiedzieć o tej grze? No, naprawdę to jest wielki taki strzał nostalgii, że tak powiem. Naprawdę. No, strzał nostalgii. Fajnie było sobie znowu przejść tą podróż z Raymanem. Podróż po jego krainie, po tych świątyniach, zdobywanie masek. Kto wie, co przyniesie jutro? Nie wiem. Najlepszy grać. A oczywiście, BLD tylko. Ponieważ tylko 3 literki mogliśmy mieć. Tak więc co, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwonek, żeby być na bieżąco z materiałami. I wpadajcie na grupę Grakaczyn Cybertucha, żeby dostawać powiadomienia o filmach, live'ach itd. I żeby ogólnie się integrować z całą społecznością naszą. Tak więc do usłyszenia i na razie. Okej, jeszcze zapomniałem, żeby zrobić właśnie... żeby przeczytać wam całą historię świata. Tak więc tak, wszystko wiedzący jesteśmy. Tak więc tak. 1000 żółtych rumsów tworzyło rozbite przez piratów serce świata. Zawierają one ponadczasową mądrość. Im więcej ich zbierzesz, tym więcej się nauczysz. Możesz dostać się do tego świata wciskając F1. Po pierwsze, musisz wiedzieć, że wszechświat zbudowany jest z energii. W
Wszystko, co się wokół ciebie porusza, wszystko, co żyje i myśli, czerpie życie z malutkich, magicznych światełek, które nazywamy lumsami. Istnieją cztery rodzaje lumsów. Najważniejsze z nich są żółte. Jest ich 1000. Żółte lumsy dają wiedzę każdemu, kto je zbierze i potrafią otwierać drzwi do nieznanych miejsc. Czerwone lumsy są pełne życiowej energii. Mogą przedłużyć twoje życie. Kochają je piraci. Zniszcz ich, a będziesz mógł zabrać dla siebie wszystkie skradzione przez nich czerwone lumsy. Szkarłatne lumsy zapewniają światu spójność. Bez nich nic nie byłoby stałe lub widzialne. Za pomocą swojej magicznej pięści możesz skakać i chwytać się ich jeden po drugim. Niebieskie lumsy zawierają zawierają pierwszy oddech. Są początkiem wszelkiego życia. Każde stworzenie otrzymuje w dniu narodzin swojego niebieskiego lumsa i posiada go aż do śmierci. Pewnego dnia lumsy skupiły swoją energię w jednej myśli, a ich świadomość dała życie dziwnemu i cudownemu Polokusowi. Jego moc jest tak wielka, że jego najmniejsze marzenia lub pragnienia stają się prawdą. Polokus postanowił użyć swoich mocy, aby sprowadzić do tego świata ludzi. Rozpoczął od magicznych istot i wymarzył sobie wróżki. Są one jego emisariuszami. Następnie stworzyły srebrne lumsy, które dają ci specjalną moc. Polokus stworzył następnie Tinshenów. Mają oni odkryć wszystkie drogi tego świata. Znają każde sekretne przejście i mogą zaprowadzić cię do portalu, gdzie zbiegają się wszystkie ścieżki świata. Następnie stworzył proste istoty ludzi. Najpierw był Clark. Jego ogromna siła okazała się bardzo pomocna w kształtowaniu krajobrazu, przy zamienianiu pagórków w monotonne równiny i poskramianiu zbytnio rwących rzek. Po nim pojawił się uroczy Globox i jego rodzinka. Czyż oni nie są słodcy? Nawet mędrcy nie wiedzą, o czym myślał Polokus, gdy ich tworzył. Ale z pewnością dało o sobie znać jego ogromne poczucie humoru. Czy to dlatego, że Globox jest gruby? Polokus zakończył swoje dzieło, ożywiając mnogość fantastycznych stworzeń, tak jak Murphy, latająca encyklopedia, czy też przerażający Eik, który spędza czas upijając się dziwnym wywarem, fermentujący w głębi moczarów. Niestety, Polokus nie mógł kontrolować wszystkich swoich stworzeń. Jego koszmary i złe myśli zrodziły osobliwe bestie, tak więc uważaj, aby się z nimi nie spotkać i unikaj wszelkich koszmarów, które możesz napotkać podczas twoich podróży. Po stworzeniu wszystkich istot żyjących w tym świecie, trudniejszym zadaniem było stworzenie czasu. Tak więc Polokus udał się do miejsca, w którym spotkają się bogowie wszystkich światów i razem zaczęli śnić o przyszłości. Aby zostać ostrzeżonym o wszelkich problemach, jakie mogły się zdarzyć, Polokus wysłał w 4 zakątki świata 4 magiczne maski. Zanim go opuścił, wyjaśnił wróżkom, że zebranie razem wszystkich 4 masek jest jedyną rzeczą, która przywoła go z powrotem. Ponieważ nie chciał być niepokojony przez byle kogo, Polokus stworzył niezłomnych strażników, którzy mieli strzec masek. Obdarzył ich ukrytymi słabymi punktami, które mógł odkryć i wykorzystać jedynie prawdziwy wojownik, czyli ja. Okres, który nastał tuż po odejściu Polokusa, był czasem cudów. Ludzie nauczyli się rozmawiać i kochać przyrodę. Ich duszy dotykał powiew wolności. Wszyscy żyli w harmonii i aż do czasu lądowania piratów. Jak wiesz, piraci rozbili na kawałki serce świata. Chcą uczynić nas niewolnikami i zatrzymać dla siebie całe nasze bogactwo. Są bezdusznymi potworami, dobrymi tylko w jednej z jedynej rzeczy. Wykradanie naszych snów, których sami nigdy nie będą mieć. Musisz zbudzić Polokusa. Jedynie on może ci pomóc pokonać piratów. Tak więc jak najszybciej zbierz razem 4 maski, gdyż inaczej świat, który znamy, na zawsze pogrąży się w bólu i cierpieniu. Stałeś się bardzo mądry. Nadszedł czas, aby odkryć przed tobą zagadkę, na którą nie zna odpowiedzi żaden mędrzec. Tą zagadką jesteś ty sam. Nikt nie wie, skąd pochodzisz i kim byli twoi rodzice. Spośród wszystkich mieszkańców jesteś jedynym, którego nie wyjaśnił w Polokus. Tylko ty otrzymałeś od wróżek moce. Niektórzy postrzegają cię jako wybrańca bogów. Kto wie? I
to była cała historia świata i historia nasza, czyli Raymana. Tak więc co, pożegnałem się już w odcinku, więc nie będę się teraz żegnał. Tak więc co, zakończę ten odcinek po prostu.